Cześć, z tej strony Kinto. Dzisiaj sobie porozmawiamy o przybliżaniu w HiFilm 3 Express. Była prośba w komentarzach i pamiętam, że jedna osoba miała z tym problem i nie do końca wiedziała, jak połączyć pozycję ze skalą i jak to się ma do keyframe'ów, więc dzisiaj pokażę najlepszy sposób i chyba jedyny do przybliżenia w HiFilm 3 Express. Można to zrobić bardziej za pomocą myszki, ale można też to zrobić dokładnie w liczbach. Zacznijmy od zabawy. Ja już mam przygotowany mój composite shot, który się nazywa przybliżenie, a w nim sobie włożyłem mój materiał, który chcę sobie przybliżyć. Mam go tutaj w podglądzie, już on wygląda, jest to zdjęcie, ale może to być cokolwiek, może to być jakiś filmik, może to być animacja. Procedura, którą wykonujemy, będzie identyczna. Więc musimy teraz otworzyć sobie naszą fotkę, albo filmik, albo animację. Wybrać Transforms, tak samo w Controls wejść, zaznaczając oczywiście nasz klip, Controls, Transforms, Transforms, Transform i wybrać Position i Scale. Teraz nam powstały takie dwa keyframe'y. Są to keyframe'y zerowe, czyli z danymi, które mają być przez cały nasz ten materiał, czyli taki jak teraz ogólny widok, który mam. Więc załóżmy, że tak na dziesiątce chcę, aby się przybliżenie zaczęło robić. Więc te keyframe'y mogę spokojnie przesunąć na dziesiątkę i w tym przedziale nic się nie będzie kompletnie działo, ale od tej dziesiątki chcę też nam przybliżanie, więc teraz musimy wybrać sobie takie może nie epicentrum, ale moment taki końcowy, że będzie już przybliżone na maksa. Więc tak jadę sobie na przykład 5 kratek do przodu, aby po prostu 5 kratek, o piątkę do przodu, aby w tym momencie już było idealne przybliżenie. I jak to robimy? Możemy teraz tymi przedziałkami sobie na przykład przesunąć tą stronę i przybliżyć. I znowu sobie przesunąć, tak aby nam po prostu wchodził element, który nas interesuje, czyli portfolio. I teraz będzie się przybliżało. Ale według mnie jest to taki słaby sposób. I cofając się, możemy do tego użyć po prostu, kiedy klikamy na transform, pokazuje nam się taka niebieska obwódka. Kiedy sobie to oddalimy, przytrzymamy shift i klikniemy na któryś z rogu, możemy przyciągają do tyłu, przybliżyć sobie. Dzięki temu wszystkie proporcje, przytrzymując shift, będą zachowane. Przybliżając, możemy automatycznie sobie przesunąć w bok, w górę, tak aby element, który mnie interesuje, na przykład portfolio, był na środku, bo środek przykuwa największą uwagę. I teraz chcę, aby to przybliżenie trwało kolejną piątkę i daję sobie 5 dalej. Kopiuję sobie te keyframe'y, te drugie, i kopiuję sobie tutaj Ctrl-V. Dzięki temu teraz w tym momencie nic się nie będzie działo znowu, ale w tym momencie, jak widzicie, jak sobie puścimy, jest nasze przybliżenie. Oczywiście on nie wygląda trochę za szybko w naszym projekcie, więc sobie je przeniosę właśnie tutaj, gdzie mamy te drugie keyframe'y, bo abyśmy mogli spokojnie wykonać nasz drugi element, który mnie interesuje, czyli takie przybliżenie może już być. I teraz kopiujemy sobie pierwsze keyframe'y i dajemy sobie znowu, tutaj mamy 1, 2, tu mamy 10, tu mamy 20, więc tu znowu sobie tak dodajemy do tego dziesiątkę i 1, 20, mamy znowu ogólny kadr, czyli nic się nie dzieje, przybliża, nic się nie dzieje, oddala. Mamy już taki zabieg gotowy, mamy już przybliżenie, możemy sobie przybliżyć też kółkiem myszy tutaj. I mamy już w sumie nasz efekt gotowy, ale on jest taki prosty i przecież można go jakoś urozmaicić. Więc Ctrl-D tutaj duplikujemy sobie nasz materiał, tak aby po prostu wszystkie te wartości w transform były takie same. Teraz na głównej kopii zaznaczamy miejsce właśnie tego jakby największego przybliżenia. Klikamy sobie S, górę usuwamy. I znowu odpalamy sobie transform, idziemy na teraz koniec naszego przybliżenia, tego będzie się już nam oddala, klikamy znowu S i usuwamy ten dolny wyrzutek, który nas interesuje. Teraz mamy materiał, który obejmuje
tylko ten przedział. Ale oczywiście on jest taki sam, więc jak go wyłączymy, nie widzimy żadnych zmian. Ale teraz, kiedy stworzymy sobie maskę tym narzędziem na nasze portfolio, taki niebieski boksik się nam pokazał. Teraz znowu nie widzimy zmiany, ale jak sobie włączymy teraz dolną warstwę, to widzimy, że widzimy sam boks portfolio. Teraz możemy dodać sobie efekt na przykład, obojętnie jaki, ale na przykład fajnie wygląda zmiana koloru tego boksu, który nas interesuje, czyli na przykład color balance na górnej warstwie. Wchodzimy w kontrolę, w midtones, bo shadows jest do cieni, highlights do jasnych elementów, a midtones tak ogólnie do wszystkiego prawie. Więc idziemy teraz na pierwszy key, klikamy sobie te kółeczko, idziemy na ostatni key, odpalimy sobie tylko jeszcze właśnie ten efekt, midtones, kopiujemy ten rąb, kopiujemy tutaj go, teraz mamy taki przedział, idziemy sobie na przykład na środek i zwiększamy sobie red balance. I teraz jak zobaczycie, mamy normalnie, ja sobie przybliżę tutaj, abyście jak najlepiej to widzieli. Mamy teraz normalny kadr, nic się nie dzieje, teraz się przybliża. Po przybliżeniu nagle nasze portfolio robi się czerwone, jakby akcentuje po prostu element, który nas interesuje, bo stwierdzamy, że same przybliżenie nie wystarczy. I teraz zmniejsza się ten czerwony i potem oddalamy. I dzięki temu po prostu mamy bardzo fajne przybliżenie, w pełni profesjonalne. W sumie można jedynie zmienić efekt, który tutaj widzimy, na przykład, że wypełnia się te pole nie przez opacity, tylko na przykład przez wipe. Nie wiem, czy mamy tu transforms, transition, video, mamy wipe, więc na przykład przerzucimy sobie wipe tutaj jako przejście i nasz po prostu element będzie się wypełniać. Więc to już jest taka kreatywna działka, którą zostawiam Wam. Możecie się pobawić tym efektem. Ja dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że wszystkie pytania odnośnie przybliżania konkretnego elementu dostały swoją odpowiedź. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.